Dzień dobry. Przepraszam, to taki kawałek zupełnie nieoficjalny. Dnia 17, 06, czyli czerwca, dwa dni temu, 2020 roku, ten stół został wykończony dzięki wszystkim ludziom na całym świecie. Dzięki Wam byłoby to niemożliwe. To przez Was, dzięki Wam i dla Was nigdy przeciwko Wam powstało to miejsce, do którego chciałabym Was zaprosić, ale zanim Was zaproszę, chciałam powiedzieć, że kocham Was wszystkich, ponieważ dnia 17 czerwca ten stół został wykonany przez Was wszystkich, przez wszystkich reprezentantów, 11 ludzi, którzy ubiegają się o moje obywatelstwo, mój głos. To dokładnie w tym miejscu ten stół jest już nie tym stołem w sensie przedmiotowym. Dnia 17 połączyłam swoje dzięki Wam i przez Was i dla Was moja droga szukania swojej tożsamości, bycia człowiekiem i obywatelem nie na własne życzenie, bo nikt mnie nie pytał się, czy mam ochotę być Polką. To dzięki Wam, dzięki Telewizji Polskiej, bardzo dziękuję za 80 minut, w którym mogłam zrozumieć i zweryfikować ostatecznie to, kim jestem, po co jestem i co chcę zrobić w życiu. Wiem, że oglądalność będzie zerowa. Ale jest to ważne dla mnie i dla moich dzieci. Dzisiaj mogę spojrzeć w twarz moim dzieciom i powiedzieć, dlaczego musiałam to robić, co musiałam zrobić, żeby stać się człowiekiem w ogóle. Bardzo Wam dziękuję. To wszystko, co się chwilę potem stało, udowadnia mi jedną rzecz. I przepraszam, że to dopiero... Znaczy, nie przepraszam. Nie mogło być to możliwe, jak tylko dzisiaj, ponieważ przy tym stole 17 czerwca nikt bardziej mnie nie potraktował podmiotowo i z szacunkiem i nikt bardziej jednocześnie nie potraktował mnie przedmiotowo, kompletnie z zupełnym brakiem szacunku. I nie mam już o to nawet drobiazgowych pretensji, dlatego wyrażam swoje uczucia wobec Was. Kocham Was wszystkich i powiem, że dziś rozumiem, dlaczego Polska i w ogóle świat jest takim przedmiotem nieustającej debaty i człowiek mieszkający na nim, który ma być gospodarzem ziemi, który jest powołany do tego, żeby być gospodarzem i jest nim, robi to
właśnie w taki sposób, jednocześnie lżąc, poniżając i jednocześnie gloryfikując i wywyższając. I to już takie nieoficjalne, nie mogę tutaj, za chwilę będę oficjalnie już otwierać, swój projekt. Projekt, który powstał, kiedy miałam jeden rok, czyli w ogóle miałam 1,9 miesięcy. Już to, co mówię, jest kontestowane przez wielu ludzi, ale to nieważne. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy już po roku wszystko to, co się stało z moją władzą, z moimi rodzicami, jako mojej pierwszej władzy, dziś mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, ze swojego domu, z tego miejsca, z tego, że jednocześnie swoim zachowaniem zmuszałam ich nieustannie do najróżniejszych debat, ponieważ stałam się piramidą strachu. Obróciłam się dookoła siebie i tak całą sobą wyraziłam, wyartykułowałam, opowiedziałam o sobie. Jestem tym, kim jestem i albo będę prowadzona zgodnie z własną tożsamością, albo będę prowadzić go samodzielnie. Tak odnalazłam swoją tożsamość w ciągu roku i 9 miesięcy. Ten stół jest wypadkową do dziś, jest wypadkową tego, co się stało po tym moim akcie. Wykroiłam się z rzeczywistości i stałam się piramidą strachu. Mówi o tym pan Tomasz Wróblewski w Wolności w Remoncie. Bardzo panu dziękuję. Obejrzałam ostatnio 2 pana odcinki i po raz drugi uratował mi pan życie. Bardzo dziękuję. Zaproponował pan na jednym z ostatnich wystąpień sprzedaż kubka z napisem Wolność w remoncie. Natychmiast zainspirował mnie pan zbudowaniem na kanwie tego, co pan powiedział i to, co pan mówi. Pan jest geniuszem. Dla mnie to, w jaki sposób pan wykłada na temat całej ziemi, jest mi niezwykle przyjemnie słuchać pana i właśnie już wczoraj miałam zacząć tak grzecznie, tak nie chciałam epatować uczuciami. I na podstawie tego powstał kubek. To taka na razie atrapa, bo nie wiedziałam, jak to szybko mam zrobić. Po prostu aplikacja Polski w taki sposób, jaką zrobiłam w 2010 roku. Bardzo panu dziękuję. Gdyby nie to, że pan przewrócił moją piramidę na ziemię, to dzisiaj to wystąpienie byłoby już niemożliwe. Trochę się niepokoję, bo to nie ma znaczenia, co ja tu w tej chwili robię, tylko moje dzieci już do śmierci nie zrozumiałyby tego, co się stało w moim życiu. Dzisiaj mogę spojrzeć im w twarz
i powiedzieć, że człowiek jest dość skomplikowany. I to, czy nie ma między nami żadnej różnicy między tym, że zrobiłam to mając jeden rok, już dowiedziałam się, kim jestem, zanim dowiedziałam się, co to znaczy, i jeszcze zanim dowiedziałam się, kto to steruje, kto tym steruje. Wzięłam odpowiedzialność za całe swoje życie i to wystarczyło, żebym odizolowała się od wszelkich interpretacji, nauk, wszelkich ideologii, poglądów, autorytetów. Moją siłą było tylko tyle, co ten najmniejszy, na którym nie może stanąć człowiek, albo. Mając 7 lat, będąc chroniona, ponieważ przewracałam się nieustannie. Wyobraźcie sobie, że stawiacie piramidę, jakąkolwiek piramidę, czubkiem, czyli przewracacie do góry nogami. Tak prowadziłam życie przez pierwsze 7 lat, przez pierwsze 6 lat. I wiecie, co się stało? To jest niezwykłe, bo władza musiała nieustannie chronić mnie od wszystkiego, nieustannie trzymając pieczę nade mną. Trzymali pieczę nad moją podstawą. To takie niezwykłe, że w ciągu 6 lat otrzymałam wszystko, co pozwoliło mi wiedzieć, kim jestem, bo ja stałam się sprawą, mogłam spokojnie robić, co mi się podobało, żeby to odnaleźć, żeby zrozumieć, żeby nabrać świadomości. Nieustannie mnie chroniono od zła, jak i od dobra. Więc nauczyłam się w ciągu 6 lat i zaowocowało to takim snem, w którym taki sen miałam wielokrotnie powtarzany około 6 roku życia, jakbym była gumą rozciąganą przez dwie dłonie. Tylko blisko, tak jakby przy oczach widziałam ten obraz, stoi mi do dzisiaj. Ręce ucięte, jakbym była rozciągana przez ręce. Długi czas to weryfikowałam. Taka guma do rzucia w dużej ilości, czy powiedzmy, nie wiem, ciasto dobrze zrobione, takie. One się nie rozrywały, tylko byłam takim rodzajem jakiegoś kleju. I po tym momencie, po raz pierwszy w życiu, postanowiono ten klosz na chwilę zdjąć. Znalazłam się 500 kilometrów dalej, w miejscu, w którym, no właśnie, wyjechałam z obrazem siebie, świata takim, a przyjechałam jak napakowana człowiekiem i obywatelem, jak sterydy. Zobaczyłam tam obraz fizycznie 4 tygodnie do dzisiaj. Pamiętam, gdyby to miejsce pozostało, mogłabym, pozostało takie, jakie 60 lat temu było, oprowadziłabym Państwa po każdym dniu do dzisiaj. Do dzisiaj pamiętam zapach, rozmowy, kolory, rozmieszczenie terenu, budynki. Wszystko to, co tam pamiętam. Natomiast
I przyjechałam. Wtedy zrozumiałam, że do 6 roku życia nie pamiętam nawet twarzy swoich rodziców. Gdybym tam, powiedzmy, mnie ktoś ukradł, nie wiem, nie, rodzice gdzieś by zniknęli, to pewnie nie zauważyłabym tego. Od tej pory tu jest taki mój manifest sformułowany wiele lat temu, chyba z 6 czy 7. Wykonałam taki tekst. Nie stałam się obywatelem Władysława Komułki, nie stałam się obywatelem Edwarda Gierka, nie stałam się obywatelem PZPL, nie stałam się obywatelem Solidarności, nie stałam się obywatelem Lecha Wałęsy, nie stałam się obywatelem Aleksandra Kwaśniewskiego, nie stałam się obywatelem Lecha Kaczyńskiego, nie stałam się obywatelem sporów ideologicznych, światopoglądów, nie stałam się obywatelem wschodu, zachodu, południa, północy. Nie stałam się obywatelem żadnej religii. Nie stałam się obywatelem cywilizacji, bo postawienie swojego życia jak piramidę nie pozwoliło mi, czyli na głowę. To tak jakbym chodziła od spodu pod tym stołem, bardzo szybko w domu. Ten stół, to miejsce stało się moim domem. Stół był rozciągany, był prawie kwadratem, rozciągany był w przeciwną, 90 stopni w inną stronę. I właśnie parę dni temu przekręciłam go i to jest klucz. Nie będę tu już opowiadać o sobie, bo właśnie Państwo zakończyli tą rozmowę. Wszyscy zakończyliście tą rozmowę na zakładkę. Ja teraz mogę stanąć przy tym, w tym miejscu, na swoim terenie, swojego obywatelstwa, bo stałam się, nie stając się obywatelem cywilizacji, stałam się obywatelem swojego DNA. Jak to kto rozumie? Moja tożsamość, to jeszcze 2 dni temu, była takim bliżej nieokreślonym bytem. Ci Państwo, te 11 osób, udowodniło mi, że do dzisiaj ten problem jest niezweryfikowany. Żebym mogła kogokolwiek wybrać, musiałabym najpierw wybrać im wszystkim 11 Polsk. Dowiedziałam się 2 dni temu, że jest co najmniej 11 Polsk, a moim problemem był zawsze wyłącznie człowiek, więc interesowałam się wyłącznie wszystkim, co dotyczy człowieka. I dzisiaj mogę powiedzieć, że zawalczyłam o to, mając 1 rok, że chciałam być obywatelem tożsamości zgodnej życia zgodnego z moją tożsamością. Chciałam prowadzić życie zgodne z moją tożsamością. Mając 7 lat, zaczęłam pomału wychodzić. Ten stół był moim domem. Na tym terenie logistyki, sposób, w jaki próbowano mnie przewrócić na nogi, był niezwykły. Robiono debaty. To w jaki sposób, to jednocześnie jak wdzięczna jestem tej władzy, że dzisiaj tutaj jestem tym, kim jestem i robię to, co uważam za stosowne, zgodnie z własną tożsamością. Wokół tego stołu były nieustanne debaty, a te debaty właśnie stworzyły
taki rodzaj pewnego muru, który jednocześnie nim nie był, tak? Moim murem stała się lawina informacji. To jest... I różnica między mną a wami nie ma żadnej. Pomiędzy idiotą a geniuszem nie ma żadnej różnicy, jeżeli się tego nie wprowadzi w życie. Jeżeli się nie zrobi fizycznie tej różnicy. I różnica między... Znaczy ten błąd, który nie pozwolił mi wczoraj normalnie otworzyć, powiedzieć dzień dobry, jestem Ewa Maciuszczyk, mam 63 lata i chcę dokonać wyboru jednego z tych panów. Dla dobra wszystkich, przeciwko złu. Było to niemożliwe. Już rano miałam to wykonać. I wleciała tu taka duża mucha. Autentycznie. Taka duża robacznica. I taki był moment, kiedy tak sobie pomyślałam, że może właśnie w tym momencie, bo ona tutaj jest najważniejszym artystą najważniejszą rolę wykonuje na tej scenie, na której jeszcze nie tak dawno to ja weszłam, zrobiłam sobie takie zdjęcie. Gdzie jest to zdjęcie? Tu jest. Weszłam na stół. Jak ta mucha. Bo jak można kogoś zaprosić do studia? Studio to obraz tego spotkania leci na całą kulę ziemską. I na przykład zrobić to w taki sposób, jak zrobiłam to ja. Zapraszam was, konsumujcie mnie, może ktoś z was wreszcie zrozumie, co to jest człowiek i obywatel, tak? Jaka jest różnica między taką postawą, takim szacunkiem, takim wyrażeniem szacunku? Tak, proszę. 38 milionów ludzi tu siedzi, tak? 11 przedstawicieli. Nie miałabym nawet jak ich. Jak ich tutaj zaprosić, bo mam tylko 3 krzesła. I siedzę na stole. Jestem waszym obiadem, śniadaniem i kolacją. Jaka jest różnica między tym swoim manifestem, a muchą, która wleciała do studia i nie było nikogo. Oczywiście nie mówię, bardzo dziękuję, że państwo nie widzieli, bo może ktoś z was mógłby coś zrobić, ale nie było wokół nikogo, kto by przerwał wystąpienie i zdjął tą muchę, nawet oficjalnie, po prostu przepraszam, zdjął tą muchę z głowy przyszłego prezydenta. Dziś memów i już jestem w euforii. Jaka jest weryfikacja przez tą postawę czy muchę? Jaka jest różnica między mną a muchą? No żadna. A jednak mając jeden rok weszłam pod ten stół, pod tą dyrekcję, pod to zarządzanie moją osobą. Nie wiedziałam, że jest jeszcze tych blatów ileś. Zeszłam poniżej normy, poniżej norm, zasad, poniżej wizjom, planom, poniżej pewnego planu, który powstał zanim się urodziłam.
Niezwykle Wam dziękuję, bo przez 11 minut, przez 6 minut, każdy miał 6 minut na tym stole, żeby się przedstawić. Nikt bardziej nie przedstawił się tak kompleksowo, tak do spodu, tak całkowicie, mówiąc, jak będzie mnie reprezentował, kim jest, jakie ma propozycje dla mnie, kim jest sam dla siebie samego, kim jest dla innych, w jaki sposób ten prezydent ma spinać tutaj wszystkich tych 11 osób, ma spełniać życzenia wręcz, ma być strażnikiem praw tych wszystkich ludzi. No. Już koniec, ponieważ muszę najpierw zrobić coś, co miałam zrobić około 2 miesięcy temu. Już było prawie wszystko przygotowane, ale koronawirus zweryfikował cały świat tak głęboko i zniszczył tak wiele istnień ludzkich, zabił tak wiele ludzi, że odczuwałam to samo, całą sobą. Każdą śmierć, każdego człowieka, który tutaj, który walczył, nie wyróżniam, tu każdy człowiek na całym świecie dzisiaj, jego życie zostało zweryfikowane przez jakiegoś, nawet nie robaka, tak? Nawet nie muchę, nawet nie przez moją postawę, bo to jest w ogóle przecież bez sensu jest. I rozpocznę. Zapraszam Was do stołu, ale najpierw muszę wprowadzić film, jeszcze nieoglądany do wczoraj. Nikt już się nie interesuje przecież jakimś człowiekiem, który zgodził się na tworzenie go przez wszystkich, tak? To może być to różnie traktowane. Bardzo dziękuję. Osobie, która stworzyła, w sensie przyniosła ten stół fizycznie miesiąc temu. Nawet gdybym posłuchała się mojej władzy, jej zasad, norm, jej wartości, przede wszystkim wartości, ten stół by się tutaj nie znalazł. I w ogóle mając parę lat, ja również bym nie istniała. Przeciwstawiłam się, robiłam to psim swędem, zgodnie z... Siedziałam pod stołem, będąc grzeczna i szukając sposobu na to, żeby potraktowano mnie podmiotowo. Jeszcze raz powtarzam, nikt bardziej tutaj mnie nie zdezelował i nie zgloryfikował w ciągu 80 minut. Taki był dokładnie mój dom. Podzielony i wartością stało się to podzielenie. Nie pozwoliłam się podzielić aż do dziś. Kocham Was, dziękuję za wszystko, przepraszam za wszystko. Bez trzeciego słowa moje życie nie istnieje. Proszę o klikanie mnie, o cierpliwość. Proszę Was o to, żebyście pomogli mi zrobić coś innego niż wszyscy. Wszyscy chcą jakichś pieniędzy. I to jest absolutnie zrozumiałe. Wszyscy chcą pomocy. Moja pomoc jest... Mam tylko jedną prośbę, ale to zrobię na samym końcu. Mam tylko jedną prośbę. Dziękuję.